tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą wybrać, czy chcą zdawać egzaminy w starej, czy w nowej formule. W powiecie świdnickim do egzaminu maturalnego przystąpiło 1307 uczniów. Cała seria egzaminów pisemnych potrwa od dzisiaj do 22 maja. Dziś maturzyści zmagali się z językiem polskim. Dali lalkę, jak było wcześniej na maturze próbnej. Więc się przygotowałem do tego, dosyć łatwy temat. Czy człowiek sam decyduje o losie, czy siła wyższa? Dosyć łatwy temat. Odwołałem się do Edypa, do króla Edypa Sofoklesa. Rozwinąłem i skończyłem. Oprócz tego tematu, co jeszcze było? Tak jak na maturze próbnej było coś związanego z mową i jej ewolucją. Było o tendencjach, jakie zachodzą obecnie w języku mówionym, jak i pisanym. Uczniowie obowiązkowo zdają, prócz języka polskiego, matematykę i język obcy na poziomie podstawowym. W nowej formule zdający muszą przystąpić także do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, a ponadto mogą wybrać jeszcze 4 dodatkowe przedmioty. W starej formule nie trzeba zdawać egzaminu na poziomie rozszerzonym, a wybrać można 6 dodatkowych przedmiotów. Egzaminy ustne potrwają do 29 maja. Wyniki matur będą znane do końca czerwca.